Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy odcinek nie będzie długi, ale będzie odpowiedzią na Wasze liczne pytania. Ja do tego często wracałam w swoich filmach, ale wydaje mi się, że kwestia jest nadal paląca i musicie to usłyszeć po raz kolejny wprost. Mianowicie chodzi mi o tak zwane kontrowersyjne teksty kultury, które chcielibyście wykorzystać w pisaniu swoich prac maturalnych albo podczas wypowiedzi na maturze ustnej. Moi drodzy, wyjaśnijmy termin, co to znaczy kontrowersyjne, moi drodzy. Kontrowersyjne to jest takie, które wzbudza mieszane odczucia, które może zetknąć się z negatywnymi opiniami, bądź może wywołać jakiś szok. I tak generalnie, nawet bez tej definicji, Państwo rozumieją, że istnieją takie książki lub filmy, które mogą być uznane za kontrowersyjne dzieła i nie należy się nimi posługiwać, jeżeli nie jesteście jakimiś wytrawnymi na przykład krytykami literackimi albo krytykami filmowymi i nie macie odpowiedniej wiedzy czy też narzędzi, żeby dokonać takiej właśnie profesjonalnej analizy danego dzieła. To, co w tej chwili mówię, to nie ma na celu obrażenie Was, ale generalnie przeczytałam już naprawdę bardzo dużo rozprawek maturalnych i wysłuchałam bardzo wielu wypowiedzi i wiem, że jesteście po prostu takimi jak ja odbiorcami filmu lub książki i generalnie mówiąc o jakimś motywie, posługujecie się tą wiedzą o książce lub filmie na takim podstawowym poziomie. Czyli przeczytałam, obejrzałam, mogę do tego nawiązać, ponieważ na maturze, czy w rozprawce, czy w wypowiedzi ustnej, no nie ma czasu tak naprawdę, ani miejsca na jakieś wyjątkowo zaawansowane analizy krytyczne danego motywu, który pojawił się w książce lub w filmie. Kiedy byłam na szkoleniach, a kilka ich odbyłam, to sugerowano nam, żeby mówić maturzystom, i to jest, uwaga, bardzo ważna kwestia, aby w swoich rozprawkach odwoływali się, starali się odwołać do lektur szkolnych. Dlatego, że odwołując się do jakichś innych tekstów kultury, popełniacie bardzo dużo błędów, najczęściej interpretując je wyłącznie na bardzo taki, powiedziałabym, płytkiej, podstawowej płaszczyźnie i to niestety umniejsza wartość Waszej pracy. Może dlatego, że wciąż wielu maturzystów ma problem z rozróżnieniem tego, co jest przykładem, a co jest argumentem. Czego zatem należy unikać? Proszę unikać dzieł, tekstów kultury, o których nawet Wy jesteście świadomi, że ich wartość jest niewielka. A zatem proszę nie powoływać się na jakieś popularne programy telewizyjne, jakieś paradokumenty, powiedzmy takie, które służą głównie powszechnej rozrywce, natomiast nie mają na celu przekazania żadnych głębszych treści, które by dawały cokolwiek do myślenia. Tutaj siłą rzeczy proszę o wybaczenie, że nie będę się posługiwała przykładami, ale myślę, że wszyscy wiecie, o co chodzi, jakie to są programy, które włącza się często po to, żeby się po prostu pośmiać, bo one są nie do końca poważne, a ukazana w nich rzeczywistość jest bardzo uproszczona. Proszę również unikać książek, które ja wiem, że znajdują się jako bestsellery na takich półkach w centralnym miejscu, często w księgarniach czy w empikach, ale one, proszę Państwa, sprzedają się nie ze względu na ich wartość, na treść, na jakieś wybitne umiejętności pisarza, ale właśnie ze względu na to, że są kontrowersyjne. Nie brakuje w naszym kraju bowiem autorów czy autorek, których głównym celem jest zaszokować czytelnika i nie brakuje też takich filmów, zwłaszcza tych pochodzących, powiedzmy, z Zachodu, które też są nastawione głównie na zysk finansowy i ich twórcy wiedzą, że ludzie przyjdą do tego kina, żeby to obejrzeć, ale głównie w celach rozrywkowych, proszę Państwa, ponieważ przedstawiane tam treści nie będą ani jakieś oryginalne, ani unikatowe pod żadnym innym względem, ani też nie będą one przedstawiały ważnych, istotnych kwestii w sposób twórczy, kreatywny. A zatem, moi drodzy, unikamy takich książek, których głównym celem było wywołanie skandalu, a ich wartość literacka jest żadna. Myślę, że będziecie doskonale wiedzieć, co mam na myśli. Proszę absolutnie nie rozważać żadnych książek o tematyce erotycznej. Ja wiem, że są takie popularne książki, których autorzy czy autorki opisują jakieś ekscesy tej natury i tak jak mówię, sprzedaż tych książek jest głównie wywołana bardzo dobrze prowadzonym marketingiem, i ludzie chcą zobaczyć, przeczytać, jakie to tam jakieś niesamowite, prawda, pomysły mają bohaterowie. Natomiast wartość, tak jak mówię, tego dzieła literacka czy poznawcza jest żadna.
Proszę unikać publikacji, które, tak jak mówię, nie mają nawet ściśle literackiego charakteru, a więc wszelkiego rodzaju poradników, wszelkiego rodzaju jakichś takich dziwnych książek, które skłaniają Was do poprawy Waszego życia. Nie, nie, to absolutnie nie wchodzi w grę. I proszę też unikać filmów, które są po prostu, należą do tak zwanego nurtu kultury popularnej. Co za tym idzie? Proszę unikać filmów, o których wiecie, że one powstały głównie dla rozrywki, prawda? Żeby sobie wytwórnia filmowa zarobiła dużo pieniędzy za bilety. No chyba, że mają Państwo jakiś wyjątkowo ciekawy pomysł na argumentację, jeśli chodzi o wykorzystanie motywów z danego filmu. Moi drodzy, proszę również nie pisać o tekstach, które są w obcym języku, ani zostały przetłumaczone na język polski, bo wy zdajecie maturę z języka polskiego i to nas głównie interesuje. Nie będę tutaj wnikała w kwestie tłumaczeń, natomiast no, nie jesteście Państwo też biegłymi tłumaczami. Możecie coś źle zrozumieć, możecie coś przekręcić. Was interesuje wyłącznie to, co jest opublikowane w języku polskim. Tak, tutaj myślę, że to jest niezmiernie istotna kwestia, jeśli chodzi o odwoływanie się na przykład do tekstów piosenek jako tekstów kultury, bo one też tekstami kultury są. Proszę też nie prowokować nauczycieli powoływaniem się na książki, które, no powiedzmy, powinniście zostawić na etapie dzieciństwa. Ja miałam kiedyś takich uczniów, którzy po prostu po to, żeby mnie sprowokować, a może też i dlatego, że niewiele czytali, w każdej swojej rozprawce powoływali się na psa, który jeździł koleją. Tak, jest taka książka. No, jak się domyślacie, taki przykład był w rozprawce potraktowany odpowiednio. Musicie pamiętać, że matura jest egzaminem dojrzałości. To jest także sprawdzian dojrzałości w myśleniu, w takim krytycznym odbieraniu tego, co oferuje nam kultura masowa. A zatem, jaka jest moja rada dla Was, proszę Państwa? Ja wiem, że pod tym filmem będzie mnóstwo komentarzy, bo macie różnych polonistów. I ja wiem, że są różni poloniści. Jedni są bardziej liberalni i dopuszczają, moi drodzy, wszelkiego rodzaju teksty kultury pod warunkiem, że one są krytycznie i dojrzale zanalizowane. I ja też należę, ale tak jak mówię, nie toleruję, po prostu nie pozwalam na to, aby w rozprawkach pojawiały się właśnie takie książki czy filmy bez wartości, bo takich jest dużo, czy też programy telewizyjne. Przykład, no moi drodzy, ktoś może się na tej maturze całkowicie zagubić i nie wiem. Miałam przykład rozprawki maturalnej, której autor bądź autorka jako przykład do swojego argumentu przytoczyli mi wywiad z pewną fit blogerką znajdującą się w Młodzieżowym Piśmie, prawda? No, tekst znajdujący się w gazecie też jest tekstem kultury, tylko proszę Państwa, tutaj z tego wywiadu to niewiele wynikało. Nie było to też poddane jakiejś krytycznej analizie, czyli taki argument był prawdziwie bez wartości, szczerze mówiąc. Inna sytuacja, powołujecie się na przykład na biografię znanych sportowców czy znanych gwiazd, ale nie powołujecie się na przykład na tekst kultury, z którego o tej biografii czytaliście. Czyli nie wystarczy powołać się, proszę Państwa, na biografię, nie wiem, jakiegoś piłkarza, a na przykład nie wskazać książki i autora tej książki. Proszę też unikać, tak jak powiedziałam, książek typu, nie wiem, jakiś tam polski mafiozo opowiadający o sekretach mafii, jakieś, powiedzmy, takie no, rzeczy, o których wiadomo i o których po prostu najprostszy obywatel tego kraju, najprościej myślący obywatel tego kraju wie, że z literaturą mają niewiele wspólnego, a są wydane po to, żeby ktoś mógł zarobić pieniądze. Proszę też unikać dzieł tekstów kultury, które są kontrowersyjne ze względu na bardzo jakieś drastyczne poglądy. Wymaga to dojrzałego odbioru. Może się to spotkać z różnym skutkiem. Na przykład jakieś poglądy polityczne. I proszę też unikać przykładów z tekstów kultury, które są kontrowersyjne ze względu na własną naturę. Przykład bohatera, który jest masowym mordercą albo jakimś innym złoczyńcą, to jest coś, co natychmiast należy wyrzucić w ogóle z myślenia o argumentacji na maturze.
Ja myślę, że wy jesteście w stanie już teraz na tym etapie podzielić sobie, że to, co oglądacie i czytacie, jest mniej bądź bardziej wartościowe, coś, co jest, ma głębsze przemyślenia, jakieś ważniejsze refleksje i coś, co służy tylko rozrywce takiej masowej, i zdecydować się na to, że w swoich rozprawkach czy w swoich wypowiedziach powołacie się na te dzieła, które mają większą wartość. Ale rzeczywiście, ja wiem, że teraz możecie mi powiedzieć, że my nie mamy czasu na zapoznawanie się z tą kulturą wysoką. Dlatego, tak jak mówię, na szkoleniach słyszymy, proszę zachęcać uczniów do powoływania się na lektury szkolne, nie tylko te ogwiazdkowane, chociażby z jednego prostego powodu. Te pytania i te zagadnienia są tak, proszę Państwa, konstruowane, żebyście na te lektury szkolne, na te wiersze omawiane, czy na filmy, które znajdują się w podstawie programowej, bo tak, są takie filmy, które w podstawie programowej zostały ujęte, że warto je obejrzeć, abyście powołując się na te teksty kultury, mogli w pełni i satysfakcjonująco odpowiedzieć na wymagane pytania czy na wymagane zagadnienia. I jeżeli zrodzi się w Was teraz pytanie, gdzie ja znajdę te filmy, które znajdują się w podstawie programowej, to moi Państwo, odsyłam Was na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tam bowiem znajdują się materiały związane z podstawą programową, bądź do mojego odcinka poświęconego odpowiedziom na Wasze pytania, Q&A, część druga. I ja tam mówiłam, jakie filmy w tej podstawie programowej się znajdują. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej dzisiejszej wypowiedzi i zapraszam na kolejny tydzień. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.